Czego dotyczy Państwa protest? Na chwilę obecną podstawowy problem to jest problem związany ze wzrostem uposażeń. Jak wiadomo, tej premier w swoim expose pominął Państwową Straż Pożarną, pominął Straż Graniczną, Służbę Więzienną w podwyżkach na 2012 rok. Jest to dla nas niezrozumiała sytuacja i nie do zaakceptowania. Kolejny element naszego protestu dotyczy niejasnych zapisów czy niejasnych tematów związanych z nowym systemem emerytalnym dla służb mundurowych. Negocjowaliśmy to przez 12 miesięcy. Rząd niestety tutaj ciągle ewoluował ze swoim stanowiskiem i ciągle jest sytuacja niejasna. Kolejna rzecz to są sprawy związane z nadgodzinami, które strażacy wygenerowali w latach 2005-2010. Ta sprawa też nie jest do końca rozwiązana tak, jak powinna być. Kolejny postulat, który wysunęliśmy jako Związek Zawodowy Strażaków Florian, to jest kwestia ekwiwalentu za ponadnormatywny czas służby. On wynosi na chwilę obecną 60% średniego uposażenia. My domagamy się, żeby ten ekwiwalent wynosił 100%. Także tych postulatów, które wysunęliśmy, jest kilka. A jakie formy protestu chcecie zastosować? Na chwilę obecną, jak wiadomo, zgodnie z decyzją, bo działamy tutaj jako wszystkie służby mundurowe, oflagowaliśmy wszystkie jednostki organizacyjne, tak Policji, jak i Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej. Jest to ten element protestu, który w tej chwili jest procedowany. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie, drugie posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego, w trakcie którego zapadły decyzje co do dalszych form protestu. I tak na 5 stycznia 2012 roku zaplanowana została akcja polegająca na tym, iż wszystkie samochody Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej wyjadą przed jednostki swoje, przed budynki i przez jedną minutę o godzinie 12 włączą sygnały akustyczne, dźwiękowe. Kolejny etap protestu to jest 10 stycznia, kiedy to dwa przejścia graniczne dotknie ten protest włoski, gdzie przez 3 godziny przejścia lądowe oczywiście, gdzie przez 3 godziny pogranicznicy będą po prostu wyrażać w trybie protestu włoskiego swoje niezadowolenie z kwestii pominięcia we wzroście uposażeń. Będzie też ten protest dotyczył jednego przejścia granicznego, lotniczego. Te przejścia zostaną wytypowane w najbliższym okresie czasu. Kolejny etap protestu 12 stycznia. Tutaj akurat na ten dzień zostały zaplanowane w 4 miastach wojewódzkich, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, pikiety pod urzędami wojewódzkimi połączone z wręczeniem petycji do przedstawicieli administracji rządowej w terenie, mam tu na myśli wojewodów. Także na chwilę obecną są to te trzy etapy form protestu, które żeśmy opracowali, a w zależności od rozwoju dalszej sytuacji będziemy podejmować kolejne działania. Kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego przewidziane jest na dzień 17 stycznia.